Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. W naszym programie czas już na informacje dnia. Rząd przygotował nowy projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku ze zwiększeniem jej kompetencji potrzebne będzie wzmocnienie kadrowe. Na swoje zadania prokuratoria ma w 2017 roku dostać ponad 54 miliony złotych. Nowe przepisy mają zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 roku. Reforma ma związek z planowaną przez rząd likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Zmiany te mają wejść w życie już w styczniu 2017 roku. Projekt ustawy przewiduje również utworzenie w Prokuratorii Generalnej nowych zespołów, które będą się specjalizowały w zastępstwie procesowym osób prawnych oraz w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Obecnie zatrudnionych jest tam 97 radców prawnych oraz 58 młodszych pracowników. Projekt zakłada zwiększenie liczby pracowników o około 100 osób. Ustawą zajmuje się obecnie parlament. W ciągu najbliższych dni prezydent Andrzej Duda powinien podpisać ustawę przywracającą wiek emerytalny. To ważny krok naprzód, ale wciąż pozostaje otwarta kwestia stażu pracy, czyli przejścia na emeryturę ze względu na wypracowane lata składkowe. W parlamencie poprzedniej kadencji prezydent Andrzej Duda zgłaszał projekt, który zakładał przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak poprzedni parlament inicjatywy podjąć nie chciał. Prezydent postanowił ją ponowić. Trudna bardzo sytuacja po okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pamiętacie Państwo te wypowiedzi i zapowiedzi, że jest niemożliwe obniżenie wieku emerytalnego, że jest niemożliwa realizacja programu 500+, że jest niemożliwa realizacja programu Mieszkania+ i tak dalej. My tę sferę niemożności przełamujemy konkretnymi inicjatywami, konkretnymi projektami. Mamy bardzo dużo pozytywnych zmian w sferze socjalnej. Mówił Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Platforma Obywatelska w sprawie emerytów nie chce przyznać racji obecnie rządzącym i broni swoich dawniejszych decyzji. Nie przekonuje mnie argument, który jest podnoszony w debacie publicznej, argument, że przecież można dalej pracować, bo bardzo wielu pracodawców będzie po prostu ludzi wyrzucało wtedy, kiedy osiągną wiek emerytalny. I ci ludzie znajdą się na głodowej emeryturze. Z partii opozycyjnych za przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego opowiada się Kukiz 15. Nie można bowiem ludziom zabierać praw nabytych. To jest kwestia elementarnej sprawiedliwości. Nie można gwałcić pewnej umowy społecznej. Jeżeli Polacy zaplanowali sobie w pewien sposób swoją karierę, swoje życie, mieli jakieś plany emerytalne, to nie można nagle im mówić, prawda, będziesz pracowała ileś lat dłużej. Kukiz 15 apeluje jednak, aby nie zatrzymywać się jedynie na obniżeniu wieku emerytalnego, bo to tylko jeden z elementów całej skomplikowanej układanki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bankrutem, więc warto pomyśleć o nowym systemie emerytury obywatelskiej przy zachowaniu praw nabytych, podkreśla wicemarszałek Stanisław Tyszka. Czyli systemu, w którym po osiągnięciu pewnego wieku wszyscy obywatele utrzymują równe, niskie świadczenie, takie, które zapewni im przetrwanie, a z drugiej strony poprzez niższe podatkowanie pracy da im możliwość samym odkładać przez całe życie na swoją emeryturę. Zdaniem Solidarności to ostatni dzwonek, aby zająć się dogłębnie całym systemem emerytalnym. Solidarność docenia w tym zakresie pracę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się ze swojej jednej z podstawowych obietnic wyborczych, a więc przywrócenia wieku emerytalnego. Solidarność zapowiadała w 2012 roku, że zrobi wszystko, aby odsunąć Platformę Obywatelską i PSL od władzy i zrobi wszystko, aby przywrócić poprzedni wiek emerytalny. Dzisiaj jesteśmy kolejny duży krok, aby to zrealizować. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje również przejście na emeryturę, gdy wypracujemy lata składkowe. Taki pracownik mógłby przechodzić na emeryturę bez względu na wiek. Chodzi o to, aby promować te formy zatrudnienia, w których pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli chodzi o staż pracy, to jest ustawa obywatelska złożona w Sejmie, pod którą zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów, gdzie 40 lat stażu pracy dla kobiet i mężczyzn, ale uznaliśmy za zasadny głos związkowców. 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn, to powinno być wprowadzone jako druga przesłanka do wieku emerytalnego. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta nie przekreśla możliwości dalszych ustaleń w kwestii emerytur. Jeżeli chodzi o dalsze postulaty strony społecznej, to oczywiście, że tak jak pan prezydent wielokrotnie mówił, jest tak, że ten pierwszy rok kadencji nie wyczerpuje
nie wyczerpuje realizacji tych zapowiedzi, które się pojawiły, bo te zapowiedzi trzeba realizować w perspektywie kadencyjnej. Umowa z Solidarnością, o czym świadczy chociażby gorące przyjęcie pana prezydenta na zjeździe Solidarności, została dotrzymana. Jak podkreśla dr Lech Jańczuk, ustawa o wieku emerytalnym daje Polakom wybór, albo szybsza emerytura, albo późniejsza, ale z gwarancją wyższych wypłat. Jest to prawo, a nie obowiązek przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, więc tutaj społeczeństwo będzie miało prawo wyboru. I to jest oczywiście, należy ocenić pozytywnie, dlatego że nie ma tutaj przymusu pracy do 67 roku, szczególnie dla kobiet to by było uciążliwe, ale również dla rolników, więc te patologie zostały zniesione. Podpis prezydenta pod ustawą zakończy wdrażanie procesu obniżania wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Najprawdopodobniej już 10 lutego przyszłego roku w kinach w całej Polsce będziemy mogli obejrzeć film Zerwany kłos. Przedstawi on historię życia i męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny Kuskówny. Polska męczennica, patronka ruchu Czystych Serc to główna bohaterka filmu zrealizowanego przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Reżyserem filmu jest Witold Ludwik, a producentem Fundacja Lux Veritatis. Oprócz studentów zagrali w nim także profesjonalni aktorzy, m.in. Dariusz Kowalski, Witold Bieliński, Paweł Tchórzelski i Zuzanna Lipiec. Jak zapowiedział w sobotę dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, film już niebawem trafi na ekrany kinowe. Ten film, Zerwany kłos, oczywiście to jest też produkcja Fundacji Lux Veritatis, będzie w kinach 10 lutego. Premiera filmu odbyła się 14 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Projekt powstał dzięki środkom z 1% podatku. Włosi odrzucili w referendum rządową ustawę o zmianach w konstytucji. Według sondaży Exit Poll zmiany w konstytucji proponowane przez rząd Matteo Renziego odrzuciło około 60% Włochów, a poparło około 40%. Po przegranej rządu premier Matteo Renzi zapowiedział dymisję. Matteo Renzi złożył gratulacje ugrupowaniom opozycji, które nawoływały do głosowania za odrzuceniem zmian w konstytucji. Przyznał, że ich zwycięstwo jest bardzo wyraźne. Premier Włoch wziął na siebie całą odpowiedzialność za porażkę wczorajszego głosowania, dlatego chce podać się do dymisji. Jutro po południu zwołam posiedzenie gabinetu i podziękuję moim kolegom za tą niezwykłą przygodę. To była zjednoczona, silna i zwarta drużyna. Następnie udam się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie rozpocznie się dyskusja w sprawie mojej rezygnacji. Cały kraj wie, że może liczyć na autorytatywne i stałe przewodnictwo prezydenta Mattarella. Obecnie nie wiadomo pozostaje, jaką decyzję podejmie prezydent Włoch. Szef państwa ma dwie możliwości. Może przekonać Renziego, by przemyślał swoją decyzję i poprosił o wotum zaufania dla swojego rządu w parlamencie, po to by jego gabinet mógł dokończyć pracę nad budżetem i reformą ordynacji wyborczej. Jeśli zaś szef rządu potwierdzi zamiar dymisji po tym, jak stanowczo ogłosił to w nocy, prezydent przyjmie ją i tym samym rozpocznie się kryzys rządowy. Opozycja apeluje o natychmiastowe rozpisanie przedterminowych wyborów, czego domaga się także część obywateli. Rezygnacja Renziego była absolutnie oczekiwana i potrzebna. Teraz jak zwykle rozpocznie się taniec rządów i próba modyfikowania ustawy wyborczej. Uważamy, że musimy natychmiast iść do wyborów, ewentualnie skorzystać z proporcjonalnego systemu wyborczego, który pozwoli każdemu obywatelowi, aby wyrazić swoje poparcie dla partii, bez żadnych sztuczek ani nagród większościowych i mniejszościowych. Większość mieszkańców Włoch nie kryje radości z wyników głosowania. Wygrało głosowanie, Rzym wygrał. Nie mógł być lepszy dzisiejszy wieczór. Dla mnie to zwycięstwo jest przede wszystkim ważnym sygnałem, że ludzie są już męczeni trwałą polityką zaciskania pasa, neoliberalną polityką rządu Renzi i poprzednimi rządami. Uważamy, że przede wszystkim cykl został zatrzymany. To zwycięstwo ma położyć kres reformy. Formą ostatnich lat. Od jutra będziemy ponownie organizować się i wychodzić na ulice, a także uniwersytety i szkoły, gdzie zbudowaliśmy naszą kampanię, aby upewnić się, że ten cykl naprawdę się skończył i polityka naszego rządu się zmieni. Ustawa przyjęta w kwietniu z inicjatywy rządu Matteo Renziego przewidywała zmiany w 47 artykułach konstytucji. Dotyczyła przede wszystkim zniesienia tzw. doskonałej dwuizbowości, czyli jednakowych uprawnień Senatu i Izby Deputowanych. Ponadto rząd chciał obciąć koszty życia politycznego.
zlikwidować Krajową Radę Ekonomii i Pracy, wprowadzić nowy podział kompetencji między państwem a regionami oraz zlikwidować prowincje jako jednostki podziału administracyjnego. Premier Francji Manuel Valls ogłosi dziś wieczorem swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, a te mają się odbyć we Francji w dwóch turach w 2017 roku. Manuel Valls o swoim kandydowaniu w wyborach poinformuje w ratuszu w miejscowości Ivry, która jest jego bastionem wyborczym w regionie paryskim. Takie informacje przekazała kancelaria premiera. Więcej szczegółów jednak nie podano. W czwartek z ubiegania się o reelekcję zrezygnował prezydent Francji François Hollande. Tym samym Valls został głównym potencjalnym kandydatem socjalistów na prezydenta. W listopadzie prawybory w centroprawicowej partii Republikanie wygrał były premier François Fillon, zapewniając sobie nominację do startu w wyborach. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się w dwóch turach, w kwietniu i w maju przyszłego roku. Rządząca partia socjalistyczna, która w sondażach plasuje się obecnie za republikanami i skrajnie prawicowym Frontem Narodowym na czele z Marine Le Pen, organizuje swoje prawybory w styczniu. Czas na zgłoszenie udziału w lewicowych prawyborach upływa w połowie grudnia. Afrykańskie konflikty skutkują ogromną liczbą osieroconych dzieci. Jak podaje Radio Watykańskie, w Demokratycznej Republice Konga w ciągu minionych 20 lat 4 miliony dzieci straciło przynajmniej jedno z rodziców. Z kolei Republika Środkowoafrykańska to kraj, w którym prawie co czwarte dziecko jest wychowywane w niepełnej rodzinie. Wojny domowe, starcia plemienne, brak stabilności politycznej i gospodarczej odbijają się na afrykańskich dzieciach. Szczególnie trudna sytuacja jest w Republice Środkowoafrykańskiej, mówi brat Robert Wieczorek, który od ponad 20 lat posługuje w tym kraju jako misjonarz. Dzieci są wychowywane często też przez dziadków. Rodzice umierają, ponieważ sama wojna, która się toczy, to jest taka wojna tląca się. Ona tak skutecznie obrzydza codzienne życie. Rodzice odchodzą, ponieważ mają problem z... Na przykład często ojcowie uciekają, przechodzą do armii albo porzucają rodziny. Chaos wywołany przez konflikty zbrojne powoduje, że większość dzieci nie ma normalnego dzieciństwa. Mają one utrudniony lub wręcz uniemożliwiony dostęp do edukacji. Szerzy się analfabetyzm. To z kolei ogranicza znacznie perspektywy życiowe. Ale wojna to nie jedyna przyczyna, z powodu której dzieci cierpią i tracą rodziców. Ludzie również umierają z powodu AIDS. W naszym regionie jest około 15% ludzi seropozytywnych. W związku z tym dzieci bardzo często tracą swoich rodziców. Same zresztą też są często chore, bo pochodzą już z zakażonych małżeństw. Z kolei Radio Watykańskie alarmuje o dramatycznej liczbie sierot w Demokratycznej Republice Konga. W ciągu minionych dwóch dekad w tym kraju aż milion dzieci straciło przynajmniej jedno z rodziców w wyniku szerzącej się przemocy. Spowodowało to znaczny wzrost liczby dzieci ulicy oraz przyłączanie ich do band kryminalnych. Tylko w stołecznej Kinszasie mówi się o ponad 10 tysiącach dzieci ulicy. W równie trudnej sytuacji są dzieci w Ugandzie, Sudanie, Erytrei czy Nigerii. I to już wszystkie wiadomości w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Milena Laskowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Przed południem zachmurzenie duże i umiarkowane. Na północy pochmurno z opadami mrzawki. Na Suwalszczyźnie spodziewane opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia w Lublinie do 4 stopni w Gdańsku. Dość silny i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 1025 hektopaskali. A teraz zapraszam Państwa na przegląd regionów.